Weroniko, spotykamy się w Gdyni i ja od tej Gdyni bardzo chętnie zacznę, bo jestem tak po prostu po ludzku ciekawy, czy ty masz jakieś wspomnienia związane z tym miastem? No, wydaje mi się, że moje wspomnienia z Gdynią to tak naprawdę wiążą się z festiwalem. Pierwszy raz tutaj byłam, kiedy Pitbull miał swoją premierę, więc miałam 20 lat, to było 5 lat. Jakiś czas temu. Ale mieliśmy się do obliczeń, 5, 3, czyli tak 4 lata temu. Czyli 4. I bardzo było to miłe wspomnienia, bo rzeczywiście no, byłam młodą bardzo aktorką, która była właściwie na studiach i nagle znalazłam się na festiwalu filmowym, gdzie gram jedną z głównych ról w filmie. I bardzo, no to było takie fajne bardzo przeżycie, ale dziś mam akurat film, to znaczy dziś, no tak, dziś, w sumie dziś, dokładnie zaraz, właśnie nie powinno być, bo powinnam być już na konferencji prasowej. Tym bardziej jesteśmy ci wdzięczni, że jesteś z nami, no właśnie, bo w tym roku trwa promocja Bridget Bardot, cudowna, tam twoja rola niejako Elizabeth Taylor, no i chyba wymarzona, bo to dla ciebie kobieta ikona, aktorka, dzięki której i ty chciałaś być częścią tego świata, tego zawodu. Czy to jest tak, że jak się słyszy może gdzieś w kuluarach, że będzie taka rola w polskim filmie, to jakoś się o nią zabiega? Czy po prostu to był sprot fantastycznych, szczęśliwych zdarzeń i to ty odebrałaś telefon z propozycją bądź propozycją pójścia na casting? W moim życiu nie ma nigdy splotu szczęśliwych zdarzeń, ja wszystko muszę walczyć. Natomiast kiedy ja się dowiedziałam, że pan Lech Majewski, że Lechu robi ten film i że jest tam postać w ogóle Elizabeth Taylor, no to powiedziałam do mojego agenta, Boże, to będzie cytowane potem, powiedziałam, że jeżeli jakakolwiek inna aktorka zagra tą rolę, to przegryzę jej aortę. I na szczęście innych aktorów. Musiałaś na szczęście przegryźć. Nie obyło się bez, tak, bez ofiar. To był oczywiście żart, żebyśmy mieli jasność. To był żart, natomiast mój agent zrozumiał powagę sytuacji. I zadzwonił do Lecha, Lech powiedział, ale nie, to jest za mała rola dla niej tak naprawdę, a poza tym Elizabeth Taylor była większa. Więc ja poprosiłam mojego agenta, żeby pozwolił mi z nim porozmawiać przez telefon. Ja byłam w LA wtedy, kręciłam inny film akurat w Stanach. Porozmawialiśmy i ja powiedziałam, panie Lechu, ja do tej pory będę wyglądać jak Elizabeth Taylor. Jeżeli to była rola marzenia, to muszę zapytać o ten efekt. Tak. Czy podobałaś się sobie na ekranie, bo wy aktorzy oglądając siebie... Ja nie widziałam filmu. Nie? Ani razu? Nie. Nie prosiłaś o link? Nie, nie prosiłam o link. Ja lubię oglądać, szczerze mówiąc, ja nie lubię tych linków, bo potem oglądam to na komputerze, dziecko mi skacze po głowie, ja nie mogę się skupić, więc ja wolę rzeczywiście w kinie obejrzeć ten film. Moi rodzice go widzieli, bo byli na warszawskim festiwalu filmowym, ja byłam wtedy w Stanach, więc oni pierwsi go zobaczyli. W ogóle chciałam od razu powiedzieć, że to jest w ogóle rola naprawdę mała. Oczywiście ona wzbudza zainteresowanie, no bo ja gram Elizabeth Taylor. Okej. Okay. A poza tym charakteryzacja. Największym wyzwaniem okazała się peruka, która ważyła, nie wiem, jak dla mnie z 10 kilo. Bo ona miała to była taka peruka, która była zrobiona dokładnie na wzór tej peruki, którą ja zresztą akurat nawet miałam okazję zobaczyć na żywo, tą prawdziwą, ze złotymi takimi koralami. I ona była tak pioruńsko ciężka, że ja miałam po godzinie na planie, mi tak głowa bolała, że myślałam, że oszaleję. Porozmawialiśmy trochę o tym fantastycznym projekcie, czyli dużo dobrych emocji, ale ostatnio gościliśmy na planie do Vivy, bo teraz mamy dwie okładki, tam 16 fantastycznych aktorek. No i rozmawialiśmy też o cenie tego zawodu, tego właśnie, ile to kosztuje i jakby właśnie jaką cenę trzeba zapłacić za sukces, za to, co tutaj robicie, za spełnianie własnych marzeń. Jaka jest twoja cena? Wiesz co, to jest bardzo złożone pytanie. Nie mamy czasu, żebym odpowiedziała na to tak, jakbym chciała odpowiedzieć. To nie jest cena za sukces. Można powiedzieć, że płacimy cenę na... Znaczy ja, może będę mówić o sobie. Ja płacę cenę za to, żeby tak naprawdę wykonywać swoją pasję. Nie znam zawodu naprawdę, który wiązałby się z większą ilością odrzucenia, z którą my musimy się zmierzać. To jest naprawdę odrzucenie na co dzień. Odrzucanie w castingach albo do roli, albo nie blond, albo za niska, albo za wysoka, za gruba, za chuda, za stara, za młoda, jakby we wszystkie strony. Więc to jest niestety taka permanentna walka, ale z drugiej strony nie chcę się zmieniać i jakby być kimś, kim nie jestem, w imię tego, żeby mnie inaczej postrzegano. Więc to jest piękny zawód, tylko że
tak naprawdę ludzie widzą potem końcowy efekt. Więc, ale mówię to, bo to jest przykład, że mi się wydaje, że dla ludzi, ludzi widzą w sensie taką tą powierzchnię, nie? Że gramy w tych filmach, jesteśmy gwiazdami, a nie wiem, żyjemy na jakimś poziomie, jesteśmy pomalowani i tak dalej. Ale prawda jest taka, że to jest taki 1% tak naprawdę tego, co my robimy i nasza praca zupełnie na czym innym polega. Tylko taki może 1% najostrzejszy, który po prostu widzą widzowie i tak. Dlatego są te wywiady, żeby dowiedzieć może się... Efekt końcowy. Tak, o tych 99%. Kasia Herman też podczas naszej sesji mówiła o tym, że ja jak wchodziłam do tego zawodu, to myślałam, że będę mogła wchodzić na plan i realizować jakąś swoją misję, wizję. Tak naprawdę często po prostu jestem takim pionkiem, że wejść, odegrać i to ktoś mówi mi, jak mam to zrobić. Albo inny minus i o ten chcę tym razem zapytać. Myślałam, że będę mogła wybierać role, które właśnie związane są z jakimś przekazem, z czymś, co ja chciałabym dać kinu. A przecież to jest po prostu praca jak każda inna i czasem, i mam takie rzeczy w swoim repertuarze, które po prostu wzięłam, żeby zarobić na chleb. Czy to też jest życie aktora, aktorki? To jest nasz zawód, my się z tego utrzymujemy. Ja myślę, że ludzie też nie bardzo zdają sobie sprawę z tego, że my też mamy rachunki do płacenia. I ja mam na przykład dziecko do utrzymania, muszę jej zapewnić przyszłość, edukację i tak dalej no i sobie zapewnić wszystko. Nikt tego nie robi za mnie, więc ja muszę, że tak powiem, o nas zadbać, no więc muszę pracować, prawda? Dlatego czasami robię też rzeczy inne, czy na Instagramie coś robię, czy zrobię jakąś imprezę i nie wstydzę się tego. Dla mnie to jest tak, że Betty Davis kiedyś powiedziała, że chałturą nie jest to, co robisz, tylko jak to robisz. I ja się z tym zgadzam. Póki wkładam w to całą swoją kreatywność, pracę, serce i robię to przyzwoicie z jakimś poczuciem godności, nawet jeżeli robię to dla pieniędzy, to uważam, że to jest okej. Okay. I właśnie całą kreatywność, serce Weronika włożyła w rolę w Bridget Bardot. Cudowna, zapraszamy do kin. Dziękuję ci bardzo. Do kin.